Cześć, witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie o zmianach, jakie nastąpiły w ustrojach państw europejskich w okresie nowożytnym, a szczególnie na jego początku. Więc przede wszystkim obserwujemy kryzys monarchii stanowej, ustroju, który dominował w okresie średniowiecza. Co było jego przyczyną? No przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że w miastach coraz większe znaczenie odgrywało właśnie mieszczaństwo, które spełniało coraz więcej funkcji, angażowało się naukowo, handlowo, mieliśmy dużo rzemieślników, no a w tym czasie już pozycja szlachty i duchowieństwa znacznie spadła. Dlaczego? No w przypadku kościoła była to głównie reformacja, która jakby rozproszyła kościół, pojawiła się także idea, żeby to kościół podporządkować centralnie państwu, czyli jakby sama instytucja kościoła katolickiego, która miała być nadrzędna nad państwem, powoli coraz bardziej słabła. Także miały miejsce liczne wojny, które angażowały oczywiście stan szlachecki. No i te wojny w końcu doprowadziły, że ten stan szlachecki się strasznie uszczuplił. No i mieliśmy luki w drabinie lennej, czyli czasem mieliśmy seniora, a później długo, długo, długo nic. Brakowało po prostu tych ludzi, którzy wcześniej sprawowali te funkcje, a także ich potomków, bo często ginęły całe rody. To doprowadziło także do tego, że coraz mniej mieliśmy rycerzach na polach bitew, ale także stracili oni znaczenie w nowo toczonych wojnach, dlatego gdyż rozpowszechniała się broń palna, a broń palna okazywała się coraz bardziej skuteczna od rycerza w ciężkiej zbroi, za to zwykły chłop mógł wziąć pistolet, po prostu do niego strzelić i go zabić. Czyli tutaj mieszczaństwo znowu zyskiwało na znaczeniu, bardziej najemnicy, po prostu zwykli ludzie, a nie ci ze szlachetnym urodzeniem. W takim razie szlachta i duchowieństwo tracą rację całą do rządzenia, no bo skoro nie mają teraz żadnej takiej przewagi nad tym mieszczaństwem, to czemu oni mają rządzić? Więc następuje stopniowa centralizacja władzy. Potrzeba przede wszystkim władcy kasy na wojsko. Kasa na wojsko jest przede wszystkim potrzebna po to, żeby ewentualnie zniszczyć buntującą się szlachtę, która by na przykład nie chciała zmiany obecnego ustroju i umocnienia silnej władzy władcy. No i skoro pieniądze są potrzebne, to także potrzebne często było powszechne zaciąganie długów, co doprowadza do swoistego sojuszu z bankierami, czyli rody rządzące wiążą się z tym mieszczaństwem, które zazwyczaj prowadzi te banki. Podoba się oczywiście rozkwit handlu, który także zwiększa zyski do skarbca. W takim razie władca, żeby jakoś dać trochę przywileje temu mieszczaństwu, przekształca stopniowo rady królewskie, które wcześniej dominowały, w zwykłe ministerstwa. Czym to się różni? No teraz godności mogą tam sprawować nie tylko osoby szlachetnie urodzone, ale także coraz lepiej kształcący się mieszczanie. Jeszcze kwestia podatków znacząco przedłuża istnienie władzy stanowej, gdyż wcześniej to właśnie wszystkie stany musiały się zgodzić, żeby jakieś podatki zmienić, ale później ten przywilej zostaje stopniowo oddany władcy. No i teraz szlachta zyskuje swoją ziemię lenną, zyskuje na własność, jako własność taką prywatną, bardziej podchodzi teraz to pod taki kapitalizm, gospodarkę rynkową, ale także szlachta często zatrzymywała przywilej bycia oficerami, sprawowania tych wyższych funkcji w wojsku, co nadal dawało jej duży wpływ na przebieg akcji. No mieszczaństwo, tak jak mówiliśmy, zyskało liczne przywileje, a chłopi w zasadzie nie zyskali nic. I taki to wszystko, ten cały układ jakby tworzył podstawy pod nowy ustrój, jaki się miał narodzić, czyli monarchię absolutną, sobie to zapiszemy, monarchia absolutna. Czyli taki dość dużo było tych czynników, dlatego ich wszystkich nie zapisywałem, bo to za dużo by było pisania, ale myślę, że warto sobie to prześledzić ewentualnie jeszcze raz. Monarchię absolutną znacząco popierali także myśliciele tamtego okresu, m.in. Niccolò Machiavelli, o którym już zresztą wspominałem. Napisał on słynną książkę Książę, którą polecam zresztą przeczytać.
Książę. Akcentował on tam, że cel uświęca środki, władca powinien nie kierować się tutaj takimi uczuciami, tylko zimną bardziej kalkulacją, i ogólnie zakładał istnienie jakby wyższego dobra, dobra społeczeństwa nad dobrem jednostki. Jean Bodin z kolei zasłynął swoim dziełem Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej. Tutaj napiszemy sobie skrótem. Uważał on, że władza pochodzi od Boga, dlatego władcę powinno się szanować i w zasadzie on daje, dając, nadając prawa ludziom, jest, czyni to pewnym przywilejem, ale także bardzo szanował majątek prywatny. Z kolei Thomas Hobbes napisał swoje dzieło Lewiatan. W Lewiatanie tutaj podkreślał on ideę oddania się władzy monarszej. Czyli widzimy tutaj taki przewijający się motyw państwa, ale także pojawia się idea własności prywatnej. Dominującym także propozycją ustroju gospodarczego, jaki powinien wtedy panować, był merkantylizm. To jest też ważne hasło. Merkantylizm. Był to sposób prowadzenia gospodarki, który opierał się głównie na po prostu popieraniem eksportu, czyli mieliśmy mieć dodatni handel, czyli zawsze eksport musiał przewyższać import. No i także władca powinien ograniczać napływ cudzych towarów po to, by kraj jakby najbardziej zyskiwał, i wczesna idea merkantylizmu podkreślała, że ważna jest akumulacja głównie surowców w państwie. No i ta idea wcale nie była taka zła, no ale skoro praktykowały ją wszystkie państwa Europy, doprowadziło to w końcu do regresu gospodarczego, no bo każdy chciał eksportować, ale nikt nie chciał tego kupować. No to jest, myślę, że w miarę logiczne, no ale taka właśnie sytuacja nastała. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ideologie polityczne, jakie się narodziły wtedy w Europie na początku czasów nowożytnych.